I jesteśmy w Nowym Targu na starcie kolejnego już 12 biegu podhalańskiego. W tym roku impreza ruszyła z tygodniowym opóźnieniem, ale widać, warto było czekać, ponieważ pogodę mamy doskonałą. Warunki fantastyczne, śniegu dużo i zawodników też. Ich liczba dopisała, ponieważ mamy na starcie w sumie zgłoszonych już 620 uczestników. Nie jest to może rekord, ponieważ był już bieg, w którym brało udział blisko 800 biegaczy, no ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że termin w ostatniej chwili był przesunięty i tak dosyć szybko trzeba było organizować całość, no to jest to także liczba imponująca. W tym roku po raz kolejny po 18-letniej przerwie wystartowała, dzień dobry, wystartowała Justyna Kowalczyk, która tutaj zaczynała jeszcze u progu swojej kariery, dwukrotnie startowała w pierwszym i drugim biegu podhalańskim. Warto pamiętać, że bieg jest rozgrywany na trzech dystansach. Najwytrwalsi, najsilniejsi biegną na dystansie 30-kilometrowym. Kolejna grupa będzie miała do pokonania 15 km. I ostatnia, najkrótszy dystans 6-kilometrowy. Trasa jest malownicza, biegnie tutaj dookoła lotniska w Nowym Targu, ale także dookoła rezerwatu Bór na Czerwonym, więc jest przepięknie. Pogoda dzisiaj też jest doskonała, nawet nam się tutaj spod chmur wychyliły Tatry, więc bieg będzie fantastyczny, krajobrazy niezapomniane, wrażenia również. Miejmy nadzieję, że także sportowe emocje udzielą się wszystkim, chociaż nie wyniki są tutaj najważniejsze, mimo że nagrody dla najlepszych są także przygotowane. Dosyć pokaźne. I teraz mogliśmy zobaczyć, jak dużo jest zawodników na starcie. Ja muszę iść tam kudy, tylko muszę wiedzieć. Hop, 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 hop
no, to na koniec no ciężko było, ale udało się, no jakoś dobiec do mety. Mhm. Także ale... szybko była fajna, tylko dużo zawodników trzeba było mijać. Trochę było kłopotliwe, ale poza tym i tam w lasku było troszkę tak tej, jakby powiedzieć, szyszek hojny troszkę trzymało, ale... Ale trasa ogólnie fajna. Aha. Pan tu pierwszy raz biegnie? Czy? Nie. Już biegałem tu kiedyś, ale nie wiem, 2-3 lata temu chyba. Zacznę poinformować. Jest pani? Jest. Biegu się super, warunki świetne. Zajebiście. Niedawno pan biegł w Mistrzostwa Świata, prawda? Tak, byłem na Mistrzostwa Świata, tak. Udało się zdobyć piąte miejsce. Tak. I można porównać teraz, jak te warunki no, tutaj. No tutaj trasa płaska, tam góry, zakrętu więcej, trudniejsza technicznie. Słuchajcie, jest łatwo. A który raz pan tutaj biegnie? Pierwszy raz, tak? Tak naprawdę uprzedł prawie dopiero drugi sezon. Uwaga, kochani, ale prawie... 15 metrów, wybrałem 6, tak optymalnie, żeby się nie zmęczyć za bardzo, ale trasa bardzo dobrze przygotowana, szczególnie tak romantycznie tam przez las, urokliwie, na pewno tutaj rekreacyjnie powróceni. Zachęcam wszystkich do korzystania z biegówek z naszych tras przy Boże na Czerwonym na lotnisku w Nowym Targu. Przesuwamy się. Ja wiem, że jest z nami Justyna, jest cudownie, ale ja was bardzo proszę dla bezpieczeństwa też nie zgubię. Pogoda była dość sprzyjająca, bo wiało się nam uspokoiło. Wiało pod naszy. I wiało podlecy. Warunki bardzo dobre, tory zmrożone były. Rozumiem. Bardzo dobrze. A który to już raz? Trzeci raz biegłem po Skalańskim. Raz biegłem z córką, tamty roku sam i było super. Dobra, poprawiam. Pierwsze powiem kobiety, pierwsze miejsce pani Justyna. W rankingu biegu po trasie. A teraz zaczniemy od panu. Pierwszy raz biorę udział w zawodach narciarstwa biegowego. Świetna zabawa. Powiem tak, oprócz kapitalnego przygotowania organizacji polecam ten sport, ponieważ niezależnie od tego, jakie mamy kontuzje, okazuje się, że to jest sport, który w ogóle nas nie kontuzuje. Naprawdę, normalnie mnie boli kolano na bieganiu, natomiast tutaj na nartach świetne odczucia, obciążenie kolana, obciążenie kręgosłupa. Pięknie jest. Ale startowała pani pierwszy raz, a uprawia pani narciarstwo biegowe już chyba dłużej. Nie, jest kolarstwo górskie oraz Nordic Walking. Natomiast narty mam drugi raz w życiu na nogach i okazuje się, że da się wystartować w zawodach. Adrenalina robi swoje. Drugi raz na nogach narty i... Tak. Ile razy się pani wywaliła? Ani raz, obiecuję, naprawdę. Natomiast okazuje się, że jest świetnie przygotowana trasa i polecam tą zabawę każdemu, kto lubi świeże powietrze i taką fajną, gorącą atmosferę, jaką tutaj mamy. Świetnie jest, polecam.